Ich schlage vor, dass wir einen Psalm lesen. Chciałbym, byśmy przeczytali Psalm 62. Psalm 62. Psalm 62. Przewodnikowi chóru według Jedutuna, psalm Dawidowy. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto nie zachwieję się. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem, zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą, sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej. Ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą, sela. Tylko wytchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni, na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Żyjemy teraz w bardzo niespokojnych czasach. Wir hören von Krieg. Słyszymy o wojnie. Wir haben zwei Jahre Pandemie. Mieliśmy przed chwilą dwa lata pandemii. Wir haben Sorge in der Gesundheit. Troszczymy się o nasze zdrowie. Sorge in den Familien. Troszczymy się o nasze rodziny. Und da wollen wir versuchen, jetzt einen Psalm anzuschauen. I spróbujmy teraz spojrzeć do tego psalmu. Von einem Mann, der auch viel erlebt hat in seinem Leben. I psalm ten napisał człowiek, który też wiele przeżył w swoim życiu. Es ist ein Psalm von David. Jest to psalm Dawidowy. Und wir merken einen Unterschied, ob eine Person etwas beschreibt, was sie noch nicht erlebt hat. I możemy zauważyć tą różnicę, gdy pisze osoba, która czegoś jeszcze nie przeżyła, oder ob eine Person über etwas schreibt, was sie selbst schon erlebt hat. Albo czy dana osoba to, o czym pisze, przeżyła. Und David hat wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Psalmen geschrieben. I Dawid, możemy to stwierdzić, że prawdopodobnie napisał więcej niż połowę psalmów, które mamy w Biblii. Er wurde zum Beispiel von Saul wie ein Floh über die Berge gejagt. On był ścigany przez Saula jak taka zwierzyna w górach. Er hat viel in seinem Leben auf sich genommen, viel erlebt. I wiele w swoim życiu przeżył. Bevor wir in den Psalm hineingehen, zanim przejdziemy do tego psalmu, möchte ich noch zeigen, dass die Psalmen von Gott geordnet worden sind. Chciałbym pokazać to, że psalmy są przez Boga poukładane. Der älteste Psalm, najstarszy psalm, ist nicht Psalm 1, nie jest psalm pierwszy, sondern Psalm 90, ale psalm 90. Ein Psalm von Mose. Psalm napisany przez Mojżesza. Und so ist es auch immer gut, zu erfassen, wie der Zusammenhang ist. I dlatego też zawsze jest dobrze, jeśli zajmiemy się kontekstem. Und wir haben sehr oft drei Psalmen, die zusammengehören. I bardzo często mamy taki układ, że trzy po sobie następujące psalmy są ze sobą powiązane.
Zum Beispiel sehen wir das bei den Stufenliedern. Na przykład widzimy to w tych psalmach stopni. Oder Psalm 22, 23 und 24. Albo Psalmy 22, 23 i 24. Und hier ist das auch so. I tutaj w tym naszym przypadku też tak jest. Psalm 61, 62 und 63 gehören zusammen. Psalmy 61, 62 i 63 jakby łączą się. Im Psalm 61 haben wir das Gebet des Glaubenden zu Gott. 61. Psalm to jest modlitwa wierzącego do Boga. Im Psalm 62 haben wir das Vertrauen des Glaubenden in Gott. 62. to mamy ufność wierzącego w Bogu. Und im Psalm 63 haben wir die Gemeinschaft des Glaubenden mit Gott. 63. to społeczność wierzącego z Bogiem. Wir wollen aber natürlich versuchen uns jetzt auf Psalm 62 zu konzentrieren. Teraz chcemy skoncentrować się na Psalmie 62. Und der Jesus ist ein wunderbares Beispiel für Gottvertrauen. I Pan Jezus jest takim cudownym przykładem kogoś, kto całkowicie ufa Bogu. Er hat in Psalm 16 prophetisch gesagt, w Psalmie 16 proroczo mamy powiedziane, Vers 1 oder 2, bewahre mich Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Pierwszy wiersz, strzeż mnie Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Vertrauen auf Gott schließt jedes Selbstvertrauen aus. Jeśli Bogu ufamy, to to wyklucza wszelką ufność w siebie samego. Und wir können in diesem Psalm drei Strophen sehen. I w tym psalmie możemy widzieć jakby trzy zwrotki. Immer getrennt durch dieses Wort Sela. I jest to rozdzielone tym słówkiem Sela. Das ist wie ein Pausenzeichen in der Musik. To jest jak pauza w muzyce. Pauza muzyczna. Die erste Strophe zeigt, David vertraut auf Gott. Pierwsza zwrotka pokazuje nam, że Dawid ufa Bogu. Aber er blickt auf sich und auf seine Feinde. Ale spogląda na siebie i na swoich nieprzyjaciół. Bis Vers 5. Do wiersza 5. In Vers 6 bis 9. Wiersze 6 do 9. Sehen wir auch, David vertraut auf Gott. Też widzimy, że Dawid ufa Bogu. Aber er blickt jetzt auch auf ihn. Ale teraz patrzy tylko na Boga. Und in der dritten Strophe beschreibt er, worauf wir nicht vertrauen sollen. I w trzeciej zwrotce opisuje, komu albo na co nie powinniśmy, czemu nie powinniśmy ufać. Und er beschreibt am Schluss, warum wir auf Gott vertrauen sollen, wer er ist. I pod koniec tej zwrotki opisuje, dlaczego mamy Bogu ufać i kim On jest. Es ist jetzt sehr schön zu sehen, dass wir in der Überschrift stehen haben, dass dieser Psalm für eine Person ist. To jest też coś pięknego, gdy w pierwszej, na początku możemy przeczytać, że ten psalm jest dla jakiejś osoby. David hat ihn gedichtet. David go skomponował. Aber er hat ihn dann jemandem gewidmet für Jedutun. Może nie, Dawid napisał tekst, ale tak jak tutaj mamy według Jedutuna. Und da sehen wir, dass in geistlicher Hinsicht wir Zusammenarbeit brauchen. I to możemy widzieć w tym, że potrzebujemy w duchowej sprawie współpracy. Wir brauchen einander. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Das ist ein wichtiger Nebengedanke, der auch hier in dem Psalm zum Vorschein kommt. To jest bardzo ważna taka myśl poboczna, która i w tym psalmie jest widzialna. Wir finden jetzt zwei Schlüsselworte in diesem Psalm. W tym psalmie mamy dwa takie słowa klucze. Wir haben, ich glaube, sechsmal in diesem Psalm nur auf Gott, nur, ausschließlich. Wydaje mi się, że jeśli dobrze policzyłem, to sześciokrotnie w tym psalmie mamy ten zwrot jedynie w Bogu, tylko w Bogu. Wenn man auf das falsche Pferd setzt, ist das gefährlich. Jak postawi się, obrazowo mówiąc, na złego konia, to jest to niebezpieczne. Wenn es dann ausschließlich ist, ist es ein Desaster. Jeśli tylko na tego jednego
postawimy, to może to być tragiczne w swoich skutkach. Aber ausschließlich auf Gott ist das Beste, was uns passieren kann. Ale wyłącznie na Boga postawić, to jest najlepsze, co nam się może przytrafić. Und das ist hier die besondere Aussage. I to jest ta szczególna myśl tutaj. Das zweite Wort, was sehr häufig vorkommt, oder die Bezeichnung, ist meine, mein. Drugie charakterystyczne słowo, które tutaj się przewija, to jest mój czy moje. Wir können Gott vertrauen nicht kopieren. My może nie jesteśmy w stanie ufności Bogu skopiować. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht über mein Gottvertrauen sprechen muss. Dlatego też cieszę się z tego względu, że nie muszę mówić o mojej ufności do Boga. Weil ihr kennt das nicht. Bo wy jej nie znacie. Ich kenne mein Herz etwas. Ja trochę znam swoje serce. Aber Gott weiß es genau. Ale Bóg wie doskonale. Sondern wir können jetzt die Blicke auf einen Psalmisten richten. Nasze spojrzenia możemy teraz skierować na tego psalmistę. Und wir wollen jetzt versuchen ein wenig über die Verse nachzudenken. I spróbujemy teraz co nieco zająć się tymi wierszami. Und wir finden in Vers 2 zuerst ein wichtiges Kennzeichen. I w drugim wierszu mamy ważną cechę. Gottvertrauen ist still. Ufanie w Bogu jest takim spokojem, uciszeniem. Ich bin etwas in oder es ist gefährlich, niebezpiecznym jest, wenn jemand sehr viel über Gottvertrauen spricht. Jeśli ktoś będzie wszem i wobec i ciągle opowiadał o ufności Bogu. Gottvertrauen wird nicht gehört. Tej ufności Bogu tego nie da się usłyszeć, sondern gelebt. Ale to trzeba przeżyć. Also wenn eine Person sagt immer nur Gott hat geführt, Gott hat geführt, Gott hat geführt, Gott hat geführt, dann bin ich etwas vorsichtig. Ja osobiście, jeśli słyszę od kogoś, jak ktoś ciągle powtarza, Pan mnie tak poprowadził, Pan mi to dał, Pan mi tamto dał, tak mnie Pan prowadził, to zawsze zapala mi się lampka ostrzegawcza. Vielleicht kann man manchmal sehen, dass eine Person geführt wird. Być może, nie wykluczam tego, że widać, że faktycznie Pan prowadził tą osobę w takiej czy innej rzeczy. Und deswegen ist es ein Wunsch für mich selber. I dlatego życzeniem dla mnie samego, dass ich Gott vertraue, jest, abym faktycznie ufał Bogu, aber nicht mit einer Posaune, ale nie trąbić o tym wszem i wobec, sondern in der Stille meines Herzens, ale właśnie w tej ciszy mojego serca. Das sehen wir hier als erstes in diesem Vers. To widzimy tutaj jako pierwsze w tym wierszu. Wir werden diesen zweiten Vers und dritten Vers gleich noch einmal, ich sag mal, in Verbindung mit Vers 6 und 7 vor uns haben. Ten drugi czy też trzeci wiersz będziemy mieli za chwilę w łączności, połączymy go z szóstym i siódmym wierszem. Es ist interessant, dass am Ende von Vers 2 dann sagt, von ihm kommt meine Rettung. I co ciekawe, drugi wiersz, druga część, od niego jest zbawienie moje. Und das ist ein Problem in unserem Leben. I to jest problemem w naszym życiu. Wir schreiben Gott vor, was zu tun hat. My często przypisujemy Bogu, co ma uczynić, albo co powinien uczynić. Ich vertraue Gott. Ufam Bogu. Wenn das tut, was ich gerne möchte. Ale wtedy, gdy on uczyni to, co ja bym chciał. Wir sehen hier bei David, dass die Geduld noch fehlte. Widzimy tutaj u Dawida, że brakowało jeszcze trochę cierpliwości. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein Problem. I myślę, że to jest problemem nas wszystkich. Wie eine Schwester einmal gesagt hat, pewna siostra kiedyś powiedziała, ich muss Geduld lernen, muszę się uczyć cierpliwości, aber schnell, ale szybko się jej nauczyć. Das ist nicht so einfach, ja? To nie jest proste. Aber wichtig ist jetzt Vers 3. Ważnym teraz jest wiersz trzeci. Er beschreibt Gott jetzt.
Teraz Dawid opisuje Boga als den Fels, jako skałę, als die Rettung, jako zbawienie czy ratunek, und die Festung, i twierdza. Und das sind vielleicht ähnliche Ausdrücke, może to są podobne wyrażenia, aber doch große Unterschiede. Ale tu są duże różnice. Der Fels ist etwas als meine Grundlage, als das Fundament, worauf ich stehe. Opoka czy skała to jest taki fundament, to jest coś stabilnego, na czym stoję. Wir könnten sagen, der Fels ist unter uns. Moglibyśmy powiedzieć, że skała jest pod nami. Wir finden das auch im Psalm 61, Vers 3. Mamy to też w Psalmie 61, trzeci wiersz. Du wirst mich auf einen Felsen leiten. Wprowadź mnie na skałę. Und dann heißt es, der mir zu hoch ist. Która dla mnie jest za wysoka. Tak jest w niemieckim, ten trzeci wiersz, 61 psalm. Das bedeutet, für unseren Verstand ist Gottvertrauen nicht greifbar. To oznacza, że dla naszego, nasz rozum nie jest w stanie pojąć tej ufności Bogu. Aber für den Glauben, ale wiara, ist es der Fels, Gott ist mein Fels, auf dem ich zur Ruhe kommen kann. Dla wiary to właśnie Bóg jest tą skałą, na której mam to odpocznienie, wyciszenie. Und er stützt sich auf Gott, dass er ihn retten würde. I on opiera, czy zdaje się na Boga, że Bóg go wyratuje. Aber dann sagt er nicht wieder, er ist mein Fels, sondern Festung. Ale dalej on nie powtarza jeszcze raz, że on jest moją skałą, tylko mówi twierdzą moją. Und Festung ist wie eine Mauer um uns herum. Twierdza to jest pewien mur, który nas otacza. Man könnte sagen Schutz oder Geborgenheit. Można by powiedzieć ochrona albo ukrycie, schronienie. Zum Beispiel finden wir das im Psalm 27. Na przykład Psalm 27. Also beide Punkte auch. Im Vers 5 einmal wird mich verbergen im Verborgenen, Schirm oder Schutz. Und dann aber auch auf einen Felsen wird mich erhöhen. Grundlage. 27 Psalm 5 wiersz. Skryje mnie i postawi mnie wysoko na skalę. Te dwie rzeczy tutaj mamy w jednym wierszu. Aber wir sehen, weil keine Hilfe kommt, ale widzimy, że nie nadchodzi pomoc. Sagt er, ich werde nicht viel wanken. Da ist ein Wanken noch ein Problem. I on dalej mówi, przeto się nie zachwieję, więc widzimy. Hier steht, ich werde nicht viel wanken. W niemieckim jest, nie będę się bardzo chwiał. Warum ist das so? Dlaczego to tak jest? Weil er blickt leider jetzt in Vers 4 und 5 auf die Situation, auf die Gefahren. Bo w czwartym i piątym wierszu niestety on zaczyna patrzeć na te okoliczności. Und wir sagen das nicht vorwurfsvoll. I absolutnie nie chcemy tutaj czynić żadnych zarzutów Dawidowi. Weil wir kennen uns ja selber auch gut genug. Bo myślę, że każdy z nas siebie zna doskonale, czy wystarczająco dobrze. So ähnlich wie Petrus, podobnie jak Piotr, auf die Wellen und auf den Wind geachtet hat. Gdy spojrzał na te fale i na wiatr. Und hier sind solche, i tutaj są tacy, die das Gottvertrauen erschüttern wollen. Którzy chcą tą naszą ufnością Bogu, w Boga zachwiać. Er beschreibt das hier, dass sie gegen ihn anstürmen, ihn reißen wollen. I on opisuje, że oni chcą go napaść, chcą go rozbić czy powalić. Es ist wie eine überhängende Wand. To jest jak taka pochyła ściana właśnie. Und wir wissen, dass wenn wir auf dem Bau in einem Haus oder so eine Wand haben, die übersteht. I doskonale wiemy, że jeśli w trakcie budowy jakaś ściana się pochyli, dann kann sie schnell umkippen. To bardzo szybko może się przewrócić. Oder das Bild einer angestoßenen Mauer. Albo ten obraz zwalonego muru. Vielleicht ist jemand schon mal gegen eine Mauer mit dem Auto gefahren. Może komuś się zdarzyło mieć wypadek i uderzyć w mur. Und es hat niemand gesehen. Nikt tego nie widział. Aber auf einmal, ein paar Wochen später, ist sie kaputt. Ale przejeżdżając przez za jakiś czas, ktoś zauważa, że ten mur jest zniszczony. Dieser Anstoß
to uderzenie hat im ersten Moment nichts sichtbar gemacht. To uderzenie w ten mur może w pierwszym momencie nic nie uczyniło, że ten mur się jak gdyby ostał. Aber es fehlt nicht viel, dann geht sie ganz kaputt. Ale został naruszony i nie potrzeba wiele i rozpada się za jakiś czas. So ist das Gefühl von David. Takie jest odczucie Dawida. Vielleicht auch bei dir. Może również i ty tak masz. Es fehlt nicht viel. Nie trzeba, nie brakuje wiele. Dann könnte es umkippen. I przewróci się. Ich bin wie angetippt. Jestem tak jakby już naruszony. Vers 5 geht sogar noch einen Schritt weiter. Piąty wiersz posuwa się jeszcze dalej. Während Vers 4 mehr zeigt, dass der Teufel manchmal seine Macht ausübt. Czwarty wiersz pokazywał nam, że tak jakby diabeł używa swojej mocy. Ist Vers 5 eine mehr die List des Teufels? To piąty wiersz bardziej pokazuje chytrość diabła. Aber sehr interessant ist, dass sie sagen, wir wollen ihn von seiner Höhe stoßen. I ciekawym jest, że oni mówią, strącimy go z wysoka. Die Menschen erkennen schon und der Teufel auch, dass Gottvertrauen ein Adel hat, ein etwas Besonderes, was die Menschen nicht haben. Ludzie i diabeł to zauważają, że ta ufność Bogu to jest szlachetna rzecz. Aber der Teufel und auch die Menschen um uns her möchten uns gerne darin erschüttern. I właśnie ludzie wokół nas i diabeł chcą nas w tym złamać, czy chcą nas w tym strącić. Jetzt könnte man denken, also das ist das Ende der ersten Strophe. I teraz mamy koniec tej pierwszej zwrotki. Und jetzt könnte man denken, ja, Vers 6 und 7 ist eine Wiederholung. I można by pomyśleć, szósty i siódmy wiersz to znowu powtórka. Okay, gehen wir zu Vers 8. Możemy przejść do ósmego wiersza. Aber vorsichtig. Ale uwaga. Ich möchte jetzt vier Unterschiede zeigen. Cztery różnice chciałbym pokazać. Weil wir haben ja gesagt, die zweite Strophe zeigt auch Gottvertrauen. Bo powiedzieliśmy to, że druga zwrotka też pokazuje ufność Bogu. Aber anstatt auf die Umstände und den Feind zu blicken, ale zamiast patrzeć na okoliczności i na nieprzyjaciela, sehen wir jetzt besonders dann gleich in Vers 8, dass der Blick auf Gott geht. To w ósmym wierszu dokładnie widzimy, że to spojrzenie jest skierowane na Boga. Was sind die Unterschiede? Jakie są różnice? Die sind entscheidend. One są decydujące. In Vers 2 hat er gesagt, nur auf Gott vertraut still meine Seele. W drugim wierszu powiedział, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jetzt sagt er in Vers 6, w szóstym wierszu, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied auch habt. W naszym tłumaczeniu nie ma różnicy, ale powinno to brzmieć, jedynie w Bogu. Das erste ist eine Tatsache, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Es ist wie, das ist so. Und hier steht, nur auf Gott vertraue, das ist ein Wunsch. W szósty wiersz, w drugim wierszu on stwierdza, jest to stwierdzenie, jest uciszenie duszy mojej, a w szóstym wierszu jest to w formie życzenia. Jedynie w Bogu chciałbym, aby było uciszenie duszy mojej. Wir sehen, David hat gelernt und das ist auch etwas Wichtiges für uns. Możemy tutaj widzieć, że Dawid się nauczył i to jest też dla nas dobre. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe keine Furcht. To jest różnica, gdy się powie, nie boję się. Oder zu sagen, der Herr möchte mir schenken, dass ich keine Furcht habe. A powiedzieć zdanie, oby Pan mi darował to, żebym nie bał się. Der David hat gelernt, ich kann nicht viel von mir halten. Dawid nauczył się, że od siebie nie mogę zbyt wiele oczekiwać albo wymagać. Mein Wunsch ist, mein Gebet ist, auf Gott zu vertrauen. Moim życzeniem, modlitwą moją, czy moją prośbą jest to, abym ufał Bogu. Also eine wichtige Lektion. Jest to ważna lekcja. Das zweite ist, drugi punkt. In Vers 2 hat er gesagt, von ihm kommt meine Rettung. W drugim wierszu on powiedział, od niego jest zbawienie moje. Aber jetzt nimmt er ein Wort hinzu.
Ale teraz jakby dodaję jedno słowo. In unserer Übersetzung steht, denn von ihm kommt meine Erwartung. Tutaj u nas jest dobrze, bo w nim pokładam nadzieję moją. Er begründet jetzt. On uzasadnia teraz. Er ändert es von einer Tatsache zu einem Wunsch. On zmienia znowu to swoje zdanie z faktu, jak stwierdził, do teraz jest to znowu życzenie. Und begründet es. I uzasadnia je. Und ändert noch etwas in dem Nachsatz. I jeszcze coś zmienia. Er sagt nicht mehr Rettung. Nie mówi tutaj o zbawieniu czy ratunku. Sondern Erwartung. Ale... Oder Hoffnung. Ja, jest richtig. My mamy tutaj nadzieję, albo też można to przetłumaczyć jako oczekiwanie moje. Er schreibt Gott nicht mehr vor, was er zu tun hat. On teraz nie, jakby nie mówi Bogu, co Bóg powinien uczynić. Im ersten Fall hat er gesagt, Gott rettet mich. W pierwszym przypadku, w drugim wierszu on powiedział, Bóg mnie wybawi. Gott ändert meine Situation. Bóg zmieni moją sytuację. Aber das muss nicht immer sein. Ale wcale tak nie musi zawsze być. Vielleicht werde ich nicht gesund. Może nie uzdrowi mnie Bóg. Vielleicht bekomme ich keine Kinder. Może nie będę miał dzieci. Vielleicht bekomme ich keinen Ehepartner. Może nie będę miał męża czy żony. Und wir könnten jetzt jeder hinzufügen. I teraz moglibyśmy tutaj wiele, wiele rzeczy wymieniać. Und das ist nicht einfach, ich weiß. Wiem, że to nie jest proste. David hat gedacht, Gott rettet mich. W pierwszym momencie Bóg, Dawid pomyślał sobie, Bóg mnie wyratuje. Aber jetzt sagt er vorsichtig. Ale teraz jest ostrożny. Ich erwarte es, was Gott tut, das ist richtig. Czekam, albo spodziewam się, że to, co... Nie, może nie spodziewam się. Tylko... Meine Hoffnung ist auf Gott. Moja nadzieja jest w Bogu. Ja przyjmę wszystko to, co Bóg uczyni, jako właściwe. Was auch im Detail er tun wird, ist egal. To, jak, w jaki sposób Bóg w detalach to rozwiąże, jest mi obojętne. Der vierte Unterschied ist in Vers 7. W tym sensie obojętne, że zostawiam to całkowicie Bogu. Der vierte Unterschied in Vers 7. Czwarta różnica jest w siódmym wierszu. Er sagt nicht mehr, ich werde nicht viel wanken, sondern ich werde nicht wanken. I myśmy właśnie mieli... Vers 3 war viel wanken, jetzt nicht wanken. My znowu nie mamy tej różnicy. W trzecim wierszu powinno być, przeto nie będę się wiele chwiał. I teraz w siódmym wierszu jest to właściwe stwierdzenie, przeto się nie zachwieję. Und Jesus möchte uns auch schenken, dass wir Gott vertrauen. I Pan Jezus też chce nam to darować, abyśmy Bogu ufali. Dass das unser Gebet, unser Wunsch ist. Aby to było naszą modlitwą, naszym życzeniem. Dass wir alles von ihm erwarten. Abyśmy wszystkiego od Niego oczekiwali. Was er auch tun wird, in welcher Art und Weise. Obojętnie, w jaki sposób On to uczyni. Und dass das etwas ist, was nicht heute so und morgen so ist, sondern fest ist. I żeby to nie było takie, że dziś tak, jutro inaczej, tylko żeby to było pewne. Und wo können wir das lernen? Skąd możemy się tego, albo gdzie możemy się tego nauczyć? Im Endeffekt nicht bei den Glaubensmännern und Frauen der Bibel. Koniec końców nie u mężów Bożych, czy też kobiet, które są wymienione w Słowie Bożym. Sondern lecz letztendlich nur bei dem Herrn vollkommen. Koniec końców w doskonały sposób tylko i wyłącznie u Pana. Wir schlagen einmal Psalm 17 auf. Otwórzmy Psalm 17. Vers 5. Piąty wiersz. Meine Schritte hielten an deinen Spuren fest, meine Tritte haben nicht gewandt. Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Ja, Psalm 17. Meine Tritte haben nicht gewandt. W niemieckim jest na ścieżkach twoich, bo nie zachwiały się nogi moje, jako stwierdzenie. Und auch meine Schritte hielten fest an deinen Spuren. Es war fester Weg. I tutaj piąty też jest nie umocni, tylko kroki moje zostały umocnione na ścieżkach twoich. Też jako stwierdzenie jest to przedstawione. Oder wir schlagen Psalm 22 auf. Albo Psalm 22.
Vielleicht kannst du lesen Vers 10 und 11. Du bist es, der mich aus der Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an deiner Mutter Brüsten und auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib. 10. wiersz. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Wenn ich gesagt habe, dass Männer des Glaubens gewankt haben, jeśli przed chwilą powiedziałem, że mężowie wiary chwiali się, dann haben wir das selbst bei großen Männern des Glaubens. To te przypadki widzimy nawet wśród tych wielkich mężów wiary. Ich denke an Paulus. Spójrzmy na Pawła. In 2. Korinther 1. 2. Korinther. Drugi Koryntian 1. Da sagt er in einer schweren Prüfung in Vers 8, dass sie sogar am Leben verzweifelten. To 8. wiersz możemy zobaczyć, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Oder wenn wir an Mose denken, albo jeśli weźmiemy Mojżesza, in 4. Mose 11, 4. Mojżeszowa 11, da bittet Mose, als die Wut, also als der Zorn Gottes sehr heftig war, in 4. Mose 11, gdy gniew Boży był wielki tutaj w 11 rozdziale, da sagt er in Vers 14 und 15, w 14 i 15 wierszu mówi: ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie, a jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Oder wir könnten noch hinzufügen Hiob. Albo moglibyśmy jeszcze tutaj też dodać Joba, der gesagt hat, ich verabscheue den Tag meiner Geburt, który mówi, żałuję dnia moich narodzin. Oder auch Jeremia, czy Jeremiasza, in Jeremia 20, Jeremiasza 20 rozdział. Wir sagen das nicht, weil wir über Mose, Paulus, Jeremia und Hiob reden wollen. I nie mówimy tego, że chcemy w pewnym sensie jakby postawić się albo wytknąć Mojżeszowi, Pawłowi, Jeremiaszowi czy Jobowi to, że się zachwiali. Sondern wir sehen, wie Jakobus sagt, es waren solche mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ale tak jak to Jakub mówi, to byli tacy ludzie jak my, o takich odczuciach jak my. Gott schildert die Männer und Frauen des Glaubens nicht wie Engel. I Bóg nie przedstawia nam właśnie tych mężów wiary takich bez skazy jak aniołów w tym sensie. Aber wahrhaft lernen können wir von dem vollkommenen Mann. Ale naprawdę i całkowicie możemy się uczyć od tego doskonałego człowieka. Er hat auf dem Weg des Gottvertrauens niemals gewankt. On nigdy nie zachwiał się w tej drodze, w której ufał Bogu. In Vers 8 sehen wir dann, i w 8. wierszu widzimy dalej, dass er Gott weitere Herrlichkeiten oder Attribute zuschreibt, że on Bogu przypisuje, czy przypisuje kolejne atrybuty, und er ist zur Ruhe gekommen. I on tutaj widzimy, że doszedł do tego spokoju serca. Das Bild ist ungefähr so wie ein Kind auf dem Schoß der Mutter. Można by to przyrównać do tego obrazu, gdy dziecko jest w ramionach mamy. Vielleicht hat sich nichts geändert an der Situation. W tej sytuacji niekoniecznie coś się musiało zmienić. Aber trotzdem kommt das Kind zur Ruhe bei der Mutter. Ale cokolwiek by wokół nie było, to gdy dziecko jest w objęciach mamy, ono jest spokojne. Gott ist sein Heil. Bóg jest jego zbawieniem. Seine Herrlichkeit. Jego chwałą. Der Fels meiner Stärke. Skała mocy mojej. Die Zuflucht. Ucieczka moja. Aber. Ale. Viermal meine. Czterokrotnie mamy moje tutaj. Wir sehen, das ist sehr persönlich. Widzimy, jak to jest osobiste. Ich kann nicht sagen, Gott ist meine Zuflucht, ja, dann auch deine. Nie mogę powiedzieć, Bóg jest moją ucieczką, twoją też. Ich wünsche es. Życzę sobie tego. Aber wir müssen alle persönlich diese Zuflucht suchen. Ale każdy z nas osobiście musi poszukać tej ucieczki, wziąć sobie to osobiście do serca.
Vielleicht lesen wir noch einen Vers aus dem Propheten Jesaja. Może do tego jeden wiersz z proroka Izajasza. Aus Kapitel 40. 40. rozdział. Vers 31. 31. wiersz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. In Vers 9 finden wir jetzt etwas Interessantes. W 9. wierszu mamy ciekawą rzecz. David sagt jetzt. David mówi teraz. Und ich hoffe, dass wir uns das auch gegenseitig zurufen. I mam nadzieję, że każdy z nas wzajemnie sobie to przekazujemy. Das ist ein Grundsatz im Wort Gottes. I to jest zasadą w Słowie Bożym. Wenn wir selbst etwas erfahren, jeśli sami czegoś doświadczymy, jeśli sami coś poznamy, dass wir das nicht für uns behalten, że nie zostawiamy, nie skrywamy sobie tego tylko dla siebie, sondern dass wir das weitergeben, ale przekazujemy, dzielimy się tym z innymi. Und er sagt jetzt zu dem Volk, i on mówi teraz do tego ludu, vertraut auf ihn. Ufaj mu, narodzie. Warum? Dlaczego? Weil er selber Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Bo on sam poczynił doświadczenia z Bogiem. Und so ist es auch wichtig für uns, wenn wir unseren Kindern etwas weitergeben. I to jest też ważne dla nas, jeśli my, jeśli naszym dzieciom coś przekazujemy, dass wir das nicht verstecken, sondern dass wir das ausleben. Abyśmy tego nie ukrywali w pewnym sensie, ale byśmy tym żyli. Aber er sagt noch etwas. I dodaje coś jeszcze. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Wylewajcie przed nim serca wasze. Ich möchte jetzt das Glas lieber nicht ausschütten, aber wenn ich es tue, was passiert? Nie chcę teraz wylewać wody z tej szklanki, ale gdybym gdybym to zrobił. Es meint wirklich so schütten. I to jest faktycznie tutaj ten sens, jakbyśmy wylali tą szklankę wody. Das bedeutet vollständig, to oznacza całkowicie, und unumkehrbar. I to jest coś bezpowrotnego. Wenn wir das hier hinschütten, kriegen wir nie wieder alles 100% hinein. Jeśli wylejemy tą wodę przed siebie, nigdy tej wody w 100% nie zbierzemy z powrotem do tej szklanki. Vielleicht mit einem guten Kärcher-Staubsauger. Może z jakimś dobrym odkurzaczem piorącym by się to może udało. Aber das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist vollständig. Ale nie tam, tu jest ta myśl, byśmy całkowicie wylali. Nicht zurückholen. I nie z powrotem, nie próbowali tego z powrotem zbierać. Und mir gefällt noch etwas. I jeszcze jedna rzecz mi się tutaj podoba. Ausschütten bedeutet, wir müssen es vor Gott nicht ordnen. Wylewajcie, to oznacza, że my nie musimy tego porządkować przed Bogiem. Wir können einfach mit Gott reden, wie wir wollen. Możemy rozmawiać z Bogiem tak, jak chcemy. Ich meine jetzt nicht unehrerbietig beten. To znaczy, nie mam na myśli teraz, żebyśmy niegodnie prosili. Es geht auch nicht um ein Gebet in der Versammlung, in der Gebetsstunde. Nie chodzi tutaj teraz o modlitwę na godzinie modlitewnej w zgromadzeniu. Da ist es vielleicht gut, wenn wir etwas geordnet beten. Na takich zgromadzeniach jest dobrze raczej, jeśli w sposób pewien uporządkowany będziemy się modlili. Nicht einmal Afrika, dann wieder da und dann hier und so. Nie skakać naszymi myślami raz Afryka, dwa całkiem inny punkt i tak dalej. Aber wenn ein Kind aus der Schule kommt, ale gdy dziecko, to jest tak, jak dziecko przychodzi ze szkoły, was macht es dann? Co, jak to wygląda? Also, wir haben in der ersten Stunde Mathematik gehabt. A więc, w pierwszej godzinie mieliśmy lekcję matematyki. Und dann kam die zweite Stunde. A potem była druga godzina. Und in der Pause ist das passiert. A w pierwszej przerwie stało się to. Nein, ein Kind kommt nach Hause und schüttet aus. Nie, dziecko, które przychodzi ze szkoły, to ono przychodzi i mówi wszystko, co ma na sercu, bez jakiegoś porządku. Es fängt auf einmal da an und gehen wir dahin und dann kommt das und jenes und dies auch noch und dieses. Najpierw o tym, za chwilę o następnej rzeczy, co było na końcu, potem znowu wraca do środka i ze wszystkich stron opowiada, co ma na sercu w tym momencie. Und die Mama weiß gar nicht mehr, oh, was nochmal, was war jetzt?
I często bywa tak, że mama mówi: zaraz, zaraz, weź jakoś po kolei coś opowiedz, bo nie nadąża. Aber Gott ist nie überfordert. Ale Bóg nigdy nie jest przeciążony. Bóg nigdy nie ma tak, że nie nadąża. Kannst du dein Herz ausschütten? Czy potrafisz wylać swoje serce tak przed Bogiem? Uczyniłeś to kiedyś tak? Hier steht es, schüttet es aus. Tu jest to tak zapisane: wylej swoje serce. David sagt, du kannst das machen. David mówi: możesz to uczynić. Er hat es ausprobiert. On to wypróbował. Gott ist unsere Zuflucht. Bóg jest naszą ucieczką. Und wir wollen einfach das in dieser Zeit mitnehmen. I chcemy to w tych czasach wziąć do siebie. Dass wir ohne Form beten. Abyśmy w zaciszu modlili się bez jakichś formułek. Wie die Kinder. Tak jak dzieci po prostu. Sie sagen auch am Anfang nicht: du bist die schönste Mama, du bist die liebste Mama, du machst immer alles gut, sondern sie sagen aber: ich brauche das. Nasze dzieci nie mówią, jak zaczynają z nami rodzicami rozmowę: ty jesteś najlepszą mamą, ty jesteś najfajniejsza, tylko od razu: mama, ja chcę to i to, potrzebuję tego. Ich brauche für morgen zwei Sachen so und so. Na jutro potrzebne mi są dwie takie i takie rzeczy. Nie ma tego wstępu i tego cukrowania. So können wir das auch tun. I dokładnie tak samo my możemy czynić z naszym Bogiem. Noch einmal, es geht mir nicht darum, unehrwürdig zu beten. Und jeszcze raz, nie chodzi mi, aby to było w sposób niegodny. Absolutnie nie. Es ist der große Gott. To jest ten wielki Bóg. Aber manchmal habe ich Sorge, dass wir fünf Minuten Form haben und eine Minute konkret. Ale czasem właśnie mam obawy przed tym, że 5 minut mamy tych formułek i form, a tylko minuta jest konkretnej prośby. Wenn wir öffentlich beten, wollen wir auch vernünftig beten, damit alle Amen sagen können. Oczywiście, jeśli modlimy się publicznie, to chcemy to czynić w pewnym uporządkowaniu, aby wszyscy zrozumieli i mogli powiedzieć Amen. Aber hier geht es um unser persönliches Gebetsleben. Ale tu mowa jest o naszym osobistym życiu modlitewnym. Da können wir ausschütten. W tym momencie możemy to po prostu wylać. In Vers 10 und 11 gibt es jetzt noch eine Warnung. 10. 11. wiersz to jest takie ostrzeżenie. Das Vers 10 zeigt, wir sollen nicht auf Menschen vertrauen. 10. wiersz pokazuje, że mamy nie powinniśmy ufać ludziom. Vielleicht ein Vers dazu aus dem Propheten Jeremia. Do tego wiersz z proroka Jeremiasza. Da heißt es in Jeremia 17, Vers 5. 17, rozdział 5, wiersz. Der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm. 17, rozdział 5, wiersz. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Ich würde mich freuen, wenn wir alle gute Freunde oder eine gute Freundin haben. Cieszyłbym się, gdybyśmy wszyscy mieli dobrego przyjaciela albo dobrą przyjaciółkę. Ich sage nichts dagegen. To nie jest nic złego. Aber ich denke, wir haben alle schon erlebt. Ale myślę, że każdy z nas przeżył. Was hier steht in Vers 10. To, co jest tutaj zapisane w 10. wierszu. Man hat gedacht, man kann einer Person etwas anvertrauen. Myśleliśmy, albo myślało się, że danej osobie można coś zawierzyć. Aber man wird enttäuscht. I niestety rozczarowaliśmy się. Menschen sind wie eine Waagschale. Mal so, mal so. Ludzie są jak szalki wagi. Raz góra, raz dół. Ist das wieder ein einfaches Bild? Czyż to nie jest prosty przykład? Das ist leider so, ja? Niestety tak jest. Aber wir singen mit den Kindern in Deutschland ein Lied. W Niemczech mamy taką pieśń, którą z dziećmi śpiewamy. Die Menschen sind wie eine Wiege. Ludzie są jak waga. Aber mein Jesus steht felsenfest. Ale mój Jezus jest stały jak opoka, jak skała. Und deswegen noch einmal, ich wünsche, wir vertrauen uns als Eheleute. Jeszcze raz to powtarzam, życzyłbym sobie, czy takie życzenie myślę, że każdy ma, abyśmy sobie ufali, na przykład w małżeństwie. Wir vertrauen uns vielleicht in der Familie. Byśmy sobie ufali w rodzinie.
Wir vertrauen uns als Brüder und Schwestern. Byśmy sobie ufali jako bracia i siostry. Aber wichtiger ist das Gottvertrauen. Ale ważniejszym od tego wszystkiego jest zaufanie Bogu, zaufanie do Boga. Und wir sehen das zum Beispiel bei Josef. I możemy to zobaczyć na przykład u Józefa. Und wir wollen wieder vorsichtig darüber reden. I znowu z wielką ostrożnością. Ich war noch nicht im Gefängnis. Nie byłem jeszcze w więzieniu. Also schon mal als Besucher, aber noch nicht als Insasse. To znaczy w odwiedzinach, tak, ale nie jako więzień. Und Josef spricht mit dem, ich glaube, das war dem, ja, mit dem Wein, Mundschenk, genau, mit dem Mundschenk. I Józef rozmawia z tym, jak jest, podczaszym. Und sagt, wenn du wieder frei kommst, dann sprich mit dem König. I prosi go, jak będziesz uwolniony, porozmawiaj proszę z Faraonem. Ich, wie gesagt, ich möchte sehr vorsichtig sein, ja. Jeszcze raz to podkreślam, mówię to z wielką ostrożnością. Wir haben das, denke ich, alle auch schon ähnlich gemacht. Myślę, że każdy z nas to mógł podobnie przeżyć. Aber der hat es wieder vergessen. On, gdy tylko wyszedł, zapomniał o tej prośbie. Gottes Zeit war noch nicht da. Bo ten czas, który Bóg darował, jeszcze nie nadszedł. Wir sehen bei dem Mann in Lukas 15, w przypadku tego człowieka z Łukasza 15, als er Geld hat, gdy on miał pieniądze, kam alle und wollten mit ihm feiern. Miał mnóstwo przyjaciół, którzy z nim chcieli się bawić. Als das Geld alle war, gdy pieniądze mu się skończyły, musste er zu den Schweinen gehen. Musiał iść i paść świnie. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt, dass wir Freunde haben, die nur etwas von uns abhaben möchten. Być może też mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy takich przyjaciół, którzy, można by tak powiedzieć, żerowali tylko na nas. Und deswegen wollen wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Dlatego naszą ufność połóżmy, czy złóżmy na Boga. Vers 11 zeigt noch eine größere Schwierigkeit. 11. wiersz pokazuje jeszcze większą trudność. Wir vertrauen auf etwas von uns selbst. Ufamy na sobie samych. Ich bin stark. Jestem silny. Ich bin reich. Jestem bogaty. Ich bin schlau. Jestem mądry. Oder was auch immer du vielleicht denkst. Cokolwiek sobie możesz tutaj pomyśleć o sobie. Vorsichtig. Uwaga. Ostrożnie. Das kann sich von heute auf morgen ändern. To się może z dnia na dzień zmienić. Gott vertrauen. Ufać Bogu. Schließt Selbstvertrauen aus. Wyklucza zaufanie sobie samemu. Und so wollen wir nicht unser Herz auf die Dinge richten, die wir vielleicht von Gott geschenkt bekommen haben. I nie chciejmy naszych serc opierać na tym, co może od Boga otrzymaliśmy jako dar. Weil wir können nichts dafür, dass wir intelligent sind. Bo nic nie zasłużyliśmy sobie w tym, na przykład, że jesteśmy inteligentni. Oder Fähigkeiten bekommen haben, oder was auch immer. Albo mamy jakąś zdolność, cokolwiek by to nie było. Aber das ist nicht das Schlusswort von diesem Psalm. Ale tu nie, na tym nie kończy się ten Psalm. Sondern in Vers 12 zeigt jetzt, dass wir auf Gottes Wort vertrauen sollen. W 12. wierszu widzimy, że mamy ufać Słowu Bożemu. Es ist interessant, dass hier steht, einmal hat Gott geredet. Ciekawym jest ten zapis tutaj. Jeden raz przemówił Bóg. Aber zweimal habe ich gehört. Ale dwa razy usłyszałem to. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Gedanken gemacht habt, was das bedeutet. Nie wiem, czy rozmyślaliście nad tym, co to znaczy. Ich bin gestolpert über das, weil wie kann man einmal reden, aber zweimal hören? Ja miałem dużą zgryzotę z tym, bo raz powiedzieć, a dwa razy usłyszeć. Vielleicht ist die Bedeutung folgende. Być może znaczenie tego jest takie. Wir müssen nicht nur hier hören. Nie powinniśmy słyszeć tylko naszymi uszami, sondern hier hören, ale słyszeć naszym sercem. Es gibt eine Begebenheit, die der Jesus erzählt. Jest pewne zdarzenie, które Pan Jezus opowiadał. Da ist ein Sohn, jest, den,
schickt der Jesus, schickt der Vater. Był pewien syn, którego ojciec wysłał. Und er sagt, ja, ja, mach ich. I on powiedział, tak, tak, zrobię. Aber er geht nicht. Ale nie poszedł i nie zrobił. Er hat einmal gehört. Raz usłyszał. Hier, aber da wieder raus. Usłyszał jednym uchem i drugim to wyleciało. Und so müssen wir zweimal hören. I dlatego musimy słyszeć to dwa razy. Erst einmal verstehen. Po pierwsze, najpierw zrozumieć. Akustisch. W sposób ten akustyczny, jako zmysł. Aber dann muss es Eigentum werden in meinem Herzen. Ale potem musimy sprawić, aby to się stało zamierzeniem mojego serca. Und der Jesus möchte helfen, dass wir nicht nur Hörer seines Wortes sind. I Pan Jezus chce nam to pomóc, abyśmy nie byli tylko słuchaczami Jego słowa, sondern auch Täter, ale również i wykonawcami. Und jetzt beschreibt er zum Schluss Gott. I teraz na koniec opisuje Boga. Bei Gott ist die Stärke. Ende von Vers 12. Moc u Boga jest moc, czy moc należy do Boga. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der stark ist. Mamy do czynienia z Bogiem, który jest potężny, mocny. Er kann heute die Situation komplett ändern. On dzisiaj może sytuację całkowicie odmienić. Wir wissen nicht, ob er es tut. Nie wiemy, czy on to akurat uczyni. Aber wenn einer etwas ändern kann, dann Gott. Ale jeśli jest ktoś, kto może coś zmienić, to jest to Bóg. Zweitens ist Gott gütig. Hier steht, dein, o Herr, ist die Güte. Vers 13a. Dein, o Herr, ist die Güte. Ja, ist ähnlich. 13. Wiersz, u Ciebie, Panie, jest łaska albo dobroć. Gott ist ein Gott, der es gut mit uns meint. Bóg jest Bogiem, który ma dobre myśli z nami, o nas. Und das dritte ist, i trzeci punkt, Gott ist gerecht. Bóg jest sprawiedliwy. Er vergilt jedem nach seinem Werk. Odpłaca każdemu według jego uczynku. Vielleicht sehen wir jetzt manche Ungerechtigkeit. Może teraz widzimy tutaj jakieś niesprawiedliwości. Das ist nicht einfach. Nie jest to proste. Aber Gott sieht alles. Ale Bóg widzi wszystko. Und er wird alles zu seinem gerechten Ziel bringen. I Bóg doprowadzi wszystko sprawiedliwie do celu. Möchte Gott uns helfen, dass wir ihm vertrauen? Oby Bóg nam darował, abyśmy Jemu ufali. Und dass wir aus diesem Psalm neue Kraft empfangen für unseren Weg. I abyśmy z tego psalmu odebrali nowe siły na naszej drodze. Wir warten auf den Herrn. Czekamy na Pana. Vielleicht kommt er heute. Może przyjdzie dziś. Wir wissen es nicht. Nie wiemy tego. Aber wir wollen auf Gott vertrauen. Ale chcemy ufać Bogu. Er möchte uns helfen. I On nam chce dopomóc. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przy to się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby przeniosły się góry w głębie mórz, nawet wtedy nie będziemy się bać. Choćby szumiały i pieniły się wody, zadrżały góry, choćby zatrzęsły się, nie będziemy się bać. Ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Że to się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby przeniosły
ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą.